szczegóły planu antykryzysowego zostały dopracowane. Jak już powiedziałam, trwało to kilkanaście godzin. Dopiero o 4 nad ranem poznaliśmy No, to na łączach jeszcze nie wszystko jest dogadane. Zanosimy się do studia faktów, gdzie jest Maciej Mazur. Witaj. Co dzisiaj, Maćku? Dzisiaj też będziemy w dużej części w faktach za granicą, ale przede wszystkim no nie w Wenecji, tylko w Brukseli stamtąd. Coś niestety, ja myślałam, że to jest tylko kwestia mojej słuchawki, ale to się okazuje, że... Tak, halo Darku, czy mnie słyszysz? Maćku, niestety cię nie słyszymy i nie wiemy za bardzo, co z tym zrobić. Może jeszcze spróbujemy, co? Nie, no niestety. Niestety się nie udaje. Nie mamy takiej umiejętności, żeby czytać z twoich ust. Tak to w życiu bywa. A dlaczego, gęsie? Powiedz, Polacy nie lubią gęsiny? Właśnie, Paweł, przykład. Dlaczego? Słuchaj, wiesz, nie wiem, mam jakiś taki smak z dzieciństwa, nie? Ten zapach. Zapach gęsi. Tak. Gęsi zapach. I to mi gdzieś przeszkadza cały czas. Nie będzie ani zapachu gęsi, nie ani zapachu smaku gęsi. Nie, to już wygląda nieźle. Nie, nie będzie. To już tu jeszcze nie ma gęsi, ale... A, no, dlatego wygląda nieźle, no właśnie. I na razie jest fajnie. Chyba woda się włączyła. Zraszamy boisko. Niezły numer. Zapamiętajmy, 27 minuta spotkania Lechia Lech. Dobrze, że akurat to się stało w momencie, kiedy sędzia przerwał, bo był chyba faul, o ile się nie mylę. Bo jeżeli by to wydarzyło się w momencie, kiedy na przykład jakiś z zawodników wychodziłby na sytuację sam na sam, albo strzeli bramkę, no to naprawdę byśmy mieli wielką kontrowersję. Ja rozumiem, że piłkarze zdążyli się już spocić w tym meczu, natomiast no, temperatura tutaj nie będzie rosła, będzie raczej spadać i to chyba już w ogóle zaczęło się dziać, zatem niezbyt miła niespodzianka. I to jeszcze tak akurat na jedną połówkę, tam gdzie są piłkarze Lecha. Ależ tam piła będzie chodziła. Będzie tam naprawdę bardzo ślisko. Tak duża liczba termitów sprawia, że są też zwierzęta, które są gotowe je zjadać. Wśród nich jest także mrówkożer workowaty, żyjący w lasach eukaliptusowych południowo-zachodniej Australii. Ma wydłużony i zaostrzony pysk i liczne, ale słabe zęby. Ponieważ jednak żywi się tylko termitami i mrówkami, wystarczy mu dobry węch i odpowiedni język. Lepki, ruchliwy i bardzo, bardzo długi. Takim językiem, który może wysunąć na odległość 10 cm, błyskawicznie chwyta termity, zagarnia je do pyska i połyka w całości. Na koniec sceny prawie jak z teksańskiej masakry piłą mechaniczną, tyle że miejsce akcji to Nowy Jork. Tu w rolach głównych policjantka, która ma zamiar wręczyć mandat za zbyt długie parkowanie, i dwa czarne charaktery. Jeden z piłą elektryczną w ręku pokazuje, co o mandacie i parkometrach sądzi. A całą sytuację zarejestrował pasażer taksówki na Brooklynie. Gdy jeden z mężczyzn wdał się z policjantką w kłótnię, drugi na wieść o mandacie wściekł się i złapał za piłę spalinową do cięcia stali. Przerażona policjantka zaczęła wzywać posiłki, ale zanim podała miejsce zdarzenia, po parkometrze i po sprawcach ścięcia go, nie było już śladu.